Nie, nie będę już. Z Albertem już o tym pojedynku rozmawialiśmy zbyt wiele razy. Michał Materla, no wraca. Wraca do organizacji KSW, natomiast to ostatni pojedynek w organizacji KSW odebrał mu, podejrzewam, sporo zdrowia, bo to jest przegrana z Roberto Sordiczem. Później powraca do klatki, natomiast w innej organizacji FM Show. No i tam pojedynek z Rimbonem, starszym gościem. Ale tam Michał, mam wrażenie, zawiódł wielu kibiców swoją postawą. I czego możemy się spodziewać po Michale, który stoczy już 25. pojedynek w organizacji KSW, więc rekordzista pod tym względem na równi z Mamedem Khalidowem.